Dwóch bokserów Wisły Tczew w miniony weekend walczyło o medale na Mistrzostwach Polski Młodzików w Poznaniu. Kacper Kłos zdobył srebro, a trzecie miejsce zajął Kevin Pepliński. W miniony weekend w Poznaniu odbyły się czwarte Mistrzostwa Polski Młodzików imienia Pawła Szydły. Wzięło w nich udział 67 zawodników z 51 klubów reprezentujących 15 okręgów związków bokserskich. Wśród nich znaleźli się młodzicy Wisły Tczew, Kacper Kłos w kategorii 52 kg i Kevin Pepliński w kategorii 46 kg. Żeby wystąpić w tym turnieju, musieli wygrać wcześniej zawody kwalifikacyjne na szczeblu wojewódzkim i międzywojewódzkim. Przepustką do poznańskiego memoriału Pawła Szydły były dla naszych pięściarzy strefowe mistrzostwa w Szczecinie, które odbyły się w październiku. Zarówno Kłos, jak i Pepliński wygrali tam swoje kategorie. Opiekunami naszych zawodników są trenerzy Damian Mielewczyk, Damian Jewsienia i koordynator Ryszard Króża. Są to młodzi chłopacy, jeden z nich trenuje rok czasu, drugi 2 lata. Są to ambitni chłopacy, zawodnicy. Zaczynali na strefowych Pomorza, na mistrzostwach strefowych Pomorza. Zdobyli pierwsze miejsce, potem jechali na międzywojewódzkie. Są to 3 województwa, które spotykają się w jednym mieście. Tam też również wygrali i pojechali na te mistrzostwa Polski do Poznania, gdzie jeden przywiózł właśnie srebro, a drugi brąz. Jesteśmy dumni, zadowoleni z nich. Reprezentant Wisły w kategorii 52 kg, Kacper Kłos, który jest uczniem gimnazjum nr 1 w Tczewie, w walce półfinałowej na Mistrzostwach Polski pokonał jednogłośnie na punkty Huberta Suchockiego z UKS Hajnówka. W finale tczewianin nie sprostał Ricardo Szczypińskiemu z Karbogliwice. Srebro dla Kacpra to jednak niewątpliwie duży sukces. Zaboksowałem 3 rundy, wygrałem na punkty jednogłośnie. Prawie go znokautowałem w pierwszej rundzie, już był odliczany. Ale niestety, no musiałem przetrwać te 3 rundy. Już wiedziałeś, że masz srebrny medal co najmniej. Nie brakowało ci motywacji? Nie brakowało. Troszeczkę stres był przed tą walką o złoto. Niestety przegrałem jednogłośnie. Wyraźnie przegrałeś? Tak, wyraźnie, ale była wyrównana walka. Nie było nic takiego, żeby mnie odliczać. Kevin Pepliński, uczeń tczewskiego gimnazjum nr 2, rywalizował w kategorii lżejszej, 42 kg. Jak się okazało, była silnie obsadzona. Przegrał po zaciętym półfinale z Gabrielem Bielą z Górala Żywiec. Mistrz Polski w tej kategorii, Daniel Dołowy z Czempiona Nowy Dwór Mazowiecki, został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. Jak poszło w półfinale tobie, Kevin? No, nie poszło mi dobrze. Miałem w drugiej serii startowałem o 16:30. Miałem przeciwnika z klubu Góral Żywiec, też 46 kg, mojej postury, mojego wzrostu mniej więcej, nie poszło mi za dobrze, no przegrałem, nie dostałem się do finału. Medale młodzików wywalczone w Poznaniu to nie jedyne sukcesy zawodników Wisły w tym roku na szczeblu centralnym. Latem Mateusz Fergon w Mistrzostwach Polski Kadetów, które odbyły się w Grudziądzu w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zdobył brązowy medal w kategorii 46 kg. Sekcja bokserska Wisły to obecnie spora grupa młodzieży chcącej poznać bokserskie abecadło i spróbować sportowej kariery. Wśród tych osób jest sporo talentów. Widzę, że tutaj bardzo liczna grupa w tej chwili trenuje. Te treningi tak zawsze wyglądają? Tak. Mamy bardzo dużo zawodników. Przychodzi ta grupa, raz się zwiększa, raz się zmniejsza, to wszystko zależy, ale mamy zawsze 20-30 ludzi na sali. Tak widać, no, cały czas coś przychodzą nowi, są starsi również. Mamy całe kategorie wiekowe młodzieży, nie? Od młodzika do seniora, nie? Także ta grupa jest i się powiększa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej i będzie więcej sukcesów.